skoro Pan tutaj... Jeżeli zostanę, tak? Jeżeli zostanę. O, że Pan uczciwie, jasne układy Boga przyjaźń robił. Także Pan wie, bo dla Pana te rzeczy być może czyni tę sprawę, że nie stanowią problemu, to z nami sprawa Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest klucz. Rzecz jest, jeżeli salezjanie się nie są w stanie na właściwy sposób okazać, to mi przychodzi iść do Rzymu i oddać klucz od tabernakulum papieżowi, nikomu innemu, do rąk własnych jeszcze. No rzecz jest, że trzeba się wtedy udać w pielgrzymce, bo jest pieszo do Rzymu, to trochę trwa. Samolotem nie polecę, pociągiem też nie. No żeby oddać prawowitemu właścicielowi klucze, później już powieszczenie tam, to wszystko to jest drugorzędna rzecz. Dla Pana to nie stanowi być może przedmiota, dla katolika to jest sprawa żywego, prawdziwego Boga. No w związku z tym, co wówczas, tak? Prawdopodobnie gdybym szedł, to pójdę przez Niemcy, coś tam jak się idzie i co wówczas, czego się mogę spodziewać? Oczywiście od razu uprzedzam, przed wyjściem przyjdę tutaj do Pana i złożę, i to samo na policji, żeby tego, broń Boże, nie traktować jako ucieczkę. Natomiast w hierarchii Kościoła rzeczy wierzą, żeby odpowiedni przedmiot do prawowitego właściciela trafił. I to nie żart, szanowny Panie. Jak Pan nie wierzy w ogłoszenia, proszę posłuchać, tam są rzeczy powiedziane. Panie Pawle, ksiądz dzisiaj za Pana odprawiał mszę świętą z tytułu szacunku i modlitwy za Pana. Proszę do księdza mówić, ksiądz. Proszę przyklejmy. Bóg wszystko widzi. Panie Bobek. Co to za ludzie są teraz? Zaczipowany? Zaszczepiony? Ślusarz? Jak mordowali Salezjanów 27 czerwca w 1941 roku w Auschwitz? Jan Świerc, ksiądz Jan Świerc, to widzi proboszcz Karola Wojtyły. Kim jest Karola Wojtyła? Wielki święty papież Żydów. Przecież w Wadowicach zakończyła się historia Auschwitz. 12 kwietnia w 1947 roku, kiedy w Rzymie ukazała się Matka Boska, a teraz komendantem w Auschwitz jest Piotr Cywiński od 1 września 2006 roku. Bóg wszystko słyszy, dzięki Bogu. Kim była matka Karola Wojtyły, Emilia Kaczorowska, urodzona w Krakowie, ulica Smolensk 15. Kim są ci, którzy dostają Nagrodę Polskiego Nobla? To jeszcze mam pytanie w kwestii procedury. Jak wygląda kwestia tego, że pan komornik powinien się spotkać z osobą, która jest ekwipowana w jego mieszkaniu? Aresztowanie Kropnickiego. Widzi to Herman Cohen. Pana komornika, że... Bardzo się dziwię, co...